Jest czwartek, 29 lipca. Wyobraź sobie, że jesteś w domu Marii i Marty, które cierpią z powodu śmierci swojego brata. Słuchając tekstu Ewangelii, spróbuj zobaczyć siebie między ludźmi, którzy przyszli, aby być z nimi. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Do Marii i Marty przyszło wiele osób, które chciały je pocieszyć po stracie brata. Marcie jednak to nie wystarczało. Dlatego pragnęła spotkania z przyjacielem, Jezusem. Często podczas trudnych momentów w naszym życiu, mimo wielu ludzi, którzy są przy nas, nie potrafimy znaleźć ukojenia w bólu. Nasze cierpienie rozgrywa się na dużo głębszym poziomie. Trudno je ugasić poprzez zwykłe słowa pocieszenia. W kim masz wsparcie podczas trudnych momentów w swoim życiu? Kto jest blisko ciebie? Spotkanie Marty z Jezusem zaczyna się od słów: Panie, gdybyś tu był. Można odnieść wrażenie,
że Marta jest zła na Jezusa z powodu Jego nieobecności w najtrudniejszej chwili jej życia. Jednak te szczere słowa świadczą również o bardzo bliskiej relacji między nimi. Kiedy ostatni raz czułeś, że nie ma Jezusa wtedy, kiedy Go potrzebujesz? Jaki masz zarzut wobec Niego? Jezus nigdy nie jest obojętny na nasze wołanie i nasze cierpienie. Pomimo tego, że czasami nie czujemy Jego obecności, On przez cały czas z nami jest. Podczas spotkania Jezus daje Marcie obietnicę: brat twój zmartwychwstanie. Jakby mówił: radość do ciebie wróci. Za czym tęsknisz? Posłuchaj. Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezu, proszę Cię, udziel mi łaski zaufania Tobie, abym w trudnych chwilach życia mówił: tak, Panie, ja mocno wierzę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Thank you.
Thank you.